Siema, ja jestem Peter Kolif i witam was w następnym odcinku na For Life'ie. Na wstępie oczywiście pozdrowienia, no i pozdrawiam gracza Adrix, Ity, Losiu, który pozdrawia Pawi, Ardi, Grzesiek 123, Danio, Rewik, Nikodem, Wejto, Frost, Alkoholik, Wegetarianin, Smażony, Kotrek, chyba dobrze czytam, już nie pamiętam, ale Kotrek to jest mój administrator live'ów, administrator czatu na live'ach, Pardonsik, Building Ninja, Xcapix i Uglarek New. Chyba dobrze czytam ten nick, jeśli źle to popraw mnie. No i dzisiaj mamy do testów sobie Kometa z silnikiem 2.2 i z pełnym tuningiem. Do pełnego tuningu brakuje mu tam kilka rzeczy, już nie pamiętam co, nie ma hydrauliki, ale w sumie hydraulika nie jest potrzebna, bo jest up 3. No i tego Kometa dostałem od gracza Losiu, któremu bardzo dziękuję, sam się zgłosił, że takiego Kometa może dać. No i Komet od razu ma nitro, jak widzicie jest tutaj na górze tutaj napis, że jest nitro, znaczy nie ma takiego napisu, ale jest po prostu taka, są takie napisy, że można nitro sobie tutaj dodać. No i mamy oczywiście podwójną tutaj butlę, więc to jest bardzo na plus, bo w sumie możemy sobie doładować ten silnik nitrem zaraz po doładowaniu pierwszego. Na wstępie oczywiście sobie testujemy przyspieszenie do 100, 200 i V-Maxu i potem będzie V-Max z nitrem, więc chyba każdy to wie, bez przedłużania chyba już lecimy. V-Max tego pojazdu wynosi 220, co się zdziwiłem, bo na stronie, na forum pisze, że jest 230, tyle co Buffalo, ale w sumie właśnie się zdziwiłem, ja chyba tu zjadę z drogi, bo za chwilę mi tutaj pobiją, ktoś we mnie wjedzie, w sumie już ktoś we mnie wjechał, jak widzicie, mam zniszczonego Kometa, więc no, taka gierka na For Life'ie, takie granie i nic na to nie poradzę. Lecimy od razu sobie 100 na godzinę, więc 3, 2, 1, no i tak jak mówiłem, pojazd przyspiesza do 220, za co się bardzo zdziwiłem, bo na forum pisało 230 i myślałem, że w sumie tyle będzie jechał, ale jak tutaj patrzę na liczniku, no to jest 220, więc takie trochę zdziwienie. Dobra, lecimy teraz 200 na godzinę, więc 3, 2, 1 i lecimy 200 na godzinę i od tych 160, tak jak teraz, o, od 160 już tak powoli trochę ten pojazd zaczyna już wolniej jechać, było 200 na godzinę, na ekranie oczywiście ma się wynik, wyświetla je w jakim czasie ten pojazd osiągnął tą prędkość. My lecimy sobie tutaj na początek i widzimy się za chwilę. Okej, teraz sobie lecimy V-Maxem, czyli co, 3, 2, 1 i lecimy. Tu jest jeszcze jakiś kurde koleś w czerwonym nie wiem co to jest, nie wiem co to za samochód, chyba trochę skręciłem, ale to nie powinno wpłynąć na przyspieszenie. No i było 225, coś takiego. W ogóle teraz, jakbyście nie widzieli, zmienili w ogóle hamowanie ogranicznikiem. Teraz, jak możecie tutaj zauważyć, przed chwilą hamowałem ogranicznikiem. Nie było to jakoś szybkie. Ja teraz włączę czat sobie, show chat. No i co, polecimy sobie teraz tak szybko i zobaczę, pokażę wam, że już ogranicznik nie działa tak jak wcześniej. Lecimy sobie 220, no i klikam, żeby po prostu pojazd zwolnił do 20 na godzinę i przytrzymałem S. To nie było tak szybkie, jak kiedyś było. Kiedyś to jeszcze szybciej się hamowało. Chyba to zmniejszyli właśnie. O, teraz tak, o. Zmniejszyli to na pewno, bo na przykład tutaj na zakrętach teraz na przykład dałem ogranicznik przy drifcie. O, teraz na przykład dałem ogranicznik przy drifcie, no i ten właśnie ogranicznik przy drifcie nie zadziałało, więc jakbyście wpadli w poślizg jakiś taki, tutaj wam zaprezentuję taki poślizg. No, teraz włączyłem ten ogranicznik i dopiero po chwili on zadziałał, więc no, to zmienili właśnie z tymi ogranicznikami. Też się właśnie zdziwiłem, jadąc właśnie tym driftem w moim Buffalo, wpadłem w jakiś słupek i się rozwaliłem i takie kurde zdziwienie, bo włączyłem ogranicznik, a on nie działał. Dobra, ale koniec z tymi ogranicznikami, lecimy teraz z testami naprawy tego pojazdu. Ja sobie ten pojazd teraz rozwalę, jeszcze mocniej niż mam go rozwalonego, no i chyba widzimy się już na mechaniku. Jeszcze bym zapomniał, testy z nitrem. Jak widzicie, tutaj mam w ogóle nie zużyte w ogóle żadne nitro, bo w ogóle zapomniałem o tym, więc testujemy teraz przyspieszenie z nitrem, więc co? 3, 2, 1 i lecimy teraz z nitrem test. Pojazd naprawdę ma takiego teraz kopa jak normalnie Infernus, choć nie, Infernus ma chyba mniejszego i nawet ile, nie wiem ile on jedzie. Jedzie teraz 270? Nie, 265, coś takiego chyba ten samochód jedzie, z nitrem oczywiście, więc przyspieszenie naprawdę było kozackie. Jeszcze raz sobie w ogóle je zobaczymy teraz, zobaczymy sobie jak tutaj wolniej on jedzie trochę. Klikam X i W i lecimy teraz z nitrem. No, pojazd, kurde, naprawdę kozacko przyspiesza, 270 prawie z nitrem, więc no, to jest naprawdę spoko przyspieszenie i V-Max wynosi troszeczkę mniej niż V-Max w Infernusie bez nitra, no ale co, chyba tyle właśnie z przyspieszeniem z nitrem. Dobra, jesteśmy już w mechaniku i tym razem jesteśmy w Las Venturas w mechaniku, zawsze jesteśmy w Los Santos, bo w sumie tam wybieram miejsce do testowania pojazdów. Dzisiaj byliśmy na The Strip, chyba tak się ta ulica nazywa, no i co, rozwaliłem pojazd w taki sposób, lecimy oczywiście do markera,
osoby teraz mi powiedziały, że tak to nazywać. No i co, naprawiamy sobie wszystkie rzeczy, żeby po prostu test był jak najbardziej wiarygodny, rzetelny, czy jak zwał, tak zwał. No i zapłacimy teraz 227 PLN-ów i będziemy czekali minutę 43, więc w sumie to nie jest jakaś super droga naprawa jak na taki pojazd, a to jest pojazd klasy wysokiej chyba. No i przechodząc już do pojazdu, jaka to jest klasa, za taki pojazd z nitrem, oczywiście full tune, z takim tuningiem jak tutaj jest, zapłacimy około 900 tysięcy PLN-ów, więc co, no za taką cenę już można kupić, no trochę więcej niż za taką cenę, no to trochę więcej niż 900 tysięcy można kupić sobie już Buffalo, nie Buffalo, tylko Bulleta 2.2 full tune, więc no, nie wiem czy się opłaca dodawać nitro do takiego pojazdu, może się opłaca, może nie, ja do swojego Buffalo też planuję dodać nitro, ale to jeszcze wszystko się okaże. Jeszcze sobie tak czekając na naprawę tego pojazdu, oglądałem w poprzednim filmiku komentarze pod filmem właśnie z oprowadzania was po bazie Safty, tak, Safty to były, no i bardzo wam się spodobał ten odcinek, mam nadzieję, że następny odcinek to będzie, znaczy następny, nie, następny, czyli 73, chyba tak, nie 73, tylko jakiś tam odcinek, który będzie, mam nadzieję, że nagram też właśnie oprowadzanie po bazę Saptów, jeśli się uda z kimś tam dogadać, żeby po prostu fajnie było oprowadzone, tak jak u Saftów, bo tam naprawdę fajna osoba była, która opowiada o tych pojazdach, bo ja się naprawdę o tych pojazdach nie znałem w ogóle tej bazy, jak ona w środku wygląda, mieliśmy chyba pół godziny przygotowań przed nagraniem tego filmu, więc naprawdę dziękuję osobom, które brały udział w właśnie w tym filmie z oprowadzania po bazie Saft. No i chyba tyle. Dziękuję jeszcze za osobom, które spodobał się ten film. No i mam nadzieję, że właśnie następny film z oprowadzania po bazie Saft będzie tak samo fajny jak ten z Saftów. Pojazd jest już naprawiony, no i w sumie teraz sobie przetestujemy przyczepność tego pojazdu. Jesteśmy już no tutaj na autostradzie w Las Venturas, jedziemy sobie 225 na godzinę. No i teraz tak, klikam AD, pojazd w ogóle nie chce się wprowadzić w poślizg. Jeśli na przykład sobie klikniemy spację przy takim skręcie, możemy tak sobie fajnie w sumie zadriftować w napędzie na 4 koła. I jeszcze taka ciekawostka, w tym pojeździe fabrycznie jest napęd na 4 koła, więc jak na przykład tutaj nie mogę zaprezentować wam tego, jeśli tego APA 2 nie było, to pojazd by miał napęd na 4 koła, więc tu jest taki dodatek w tym komecie, po prostu jest APA 2 dodany, choć nie jest potrzebny. No i tak jak przed chwilą tutaj wam pokazywałem, przyczepność tego pojazdu jest nawet fajna, jeśli klikniemy spację i będziemy się chcieli tak sobie podriftować, o Boże, prawie mi się wjebał tutaj. No i jak zaczniemy właśnie tak sobie driftować tutaj na spacji, no to ten pojazd będzie tak fajnie się ślizgał. Jeśli na przykład będziemy jechali sobie tutaj wolno, co zaraz wam pokażę, a na przykład tutaj będziemy jechali sobie wolno, wciśniemy gaz, no to ten pojazd dobrze skręca i to jest właśnie też plus. I przechodząc też właśnie do skrętności tego pojazdu, skrętność jest w sumie bardzo spoko, przy właśnie tych dużych prędkościach, jak wam teraz pokazywałem, pojazd się w ogóle nie ślizga. O, teraz dało się tutaj wyprowadzić ten zakręt, on był trochę ostry. Skrętność tego pojazdu jest nawet spoko, więc przed uciekaniem, przed saptami jest dosyć fajny. Przechodząc do następnego elementu omawiania tego pojazdu, co są drifty. No i jak osoba też mi mówiła, ja się na driftach nie znam, znaczy nie osoba mi mówiła, po prostu boli go jak mówię o driftach, więc oczywiście powtarzam jeszcze raz, nie umiem driftów, w ogóle nie umiem w sumie driftów, umiem tam jakieś tam podstawy w miarę, więc opowiadam tylko i wyłącznie własną opinię, więc jak macie inną, oczywiście możecie się z moją nie zgadzać. No i teraz właśnie wypowiem się na temat tych driftów w tym pojeździe. Moim zdaniem tak średnio to wychodzi, mi to nie wychodzi. Może osoba, która by umiała te drifty, naprawdę udawałoby jej się. Ja umiem takie se. Nie jestem oczywiście dobry w driftowaniu, w ogóle tego nie umiem. Ale powtarzając jeszcze raz, tym pojazdem tak średnio mi się driftuje i myślę, że na tym pozostanę. Więc dobra, chyba przetestowaliśmy już wszystko w tym pojeździe. Przyczepność była, która jest naprawdę spoko. Skrętność kół też jest bardzo dobra. Przy dużych prędkościach pojazd się w ogóle nie ślizga. Przy małych prędkościach na zakrętach, kiedy dodajemy gazu, tak jak teraz widzieliście, też się pojazd nie ślizga. Były też testy przyspieszeń, w których widzieliście, ja teraz nie wiem jakie one były, bo nie widzę tutaj wyników, one zostają dopiero dodane w postprodukcji. No i mi się wydaje, że te przyspieszenie nie jest takie złe, jak tutaj jadę sobie i tak patrzę na ten wskaźnik prędkości, jak on się powiększa. Więc testy przyspieszeń były, skrętność kół
była, przyczepność była, no i drifty. Drifty w tym pojeździe są takie kiepskie moim zdaniem. I co? Chyba tyle. Na tym kończymy omawianie tego pojazdu. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. No i do następnych filmów z właśnie For Life'a i innych też filmów, bo planuję też nagrać recenzję tego mikrofonu, który teraz mam. A raczej recenzję, to tak mało trochę powiedziane. Raczej to będzie takie porównanie ze starym mikrofonem, który jeszcze mam. Jest on jeszcze w szafce i czeka właśnie na tą recenzję. Potem go pewnie rozpierdzielę i tyle z niego będzie. No, więc co? Ja się z tym żegnam. Subskrybujcie, lajkujcie, jeśli Wam się spodobało. Do zobaczenia i cześć.